Organizacje narodowe z województwa śląskiego szykują się na coroczny Marsz Niepodległości. Szacują, że w ramach zorganizowanego wyjazdu do Warszawy pojedzie około 300-400 osób. Sam marsz przebiegać ma pod hasłem Polska państwem narodowym. Są w Polsce środowiska, którym marzy się, żeby Polska była Eurolandem pod zarządem niemieckim. Wśród innych marzy się, żeby Polska była pod zarządem amerykańskim. Dla innych pod zarządem rosyjskim, a jeszcze inni sobie wyobrażają Polskę jako Unię Polsko-Ukraińską. My mówimy temu stanowcze nie. Sprzeciwiamy się masowej imigracji. Trzeba oczywiście odróżnić pojęcie uchodźcy wojennego od imigranta zarobkowego. Z tym drugim całkowicie staramy się walczyć. Jesteśmy przeciwni, chyba to nie dziwne jak na narodowców, że sprzeciwiamy się masowej imigracji. No chcielibyśmy, żeby Polska była po prostu państwem suwerennym i żeby żadna stolica nie dyktowała nam jakichś warunków gry, warunków politycznych. Oczywiście sojusze trzeba zawierać i bardzo dobrze, że te relacje z Ukrainą wydają się poprawiać w ostatnim roku. I jak co roku Marsz Niepodległości budzi kontrowersje. Jego hasło również. W świetle dotychczasowej praktyki, tradycji Marszu Niepodległości można odnieść wrażenie, że organizatorom chodzi raczej o państwo jednonarodowe, a więc takie, w którym jest miejsce tylko na jedną tożsamość, jedną wizję przeszłości i przyszłości. I trudno czuć się tym urażonym, bo konsekwentnie organizatorzy artykułują takie właśnie poglądy, do czego mają prawo. Choć oczywiście my, jako Górnoślązacy, mamy prawo z taką wizją państwa się nie zgadzać. Z kolei Łukasz Kochut, europoseł, jest zdania, że Marsz Niepodległości organizowany w Warszawie ma mało wspólnego z patriotyzmem. To wielki skandal, że w Polsce przy aprobacie władzy tak świętuje się polską niepodległość. Z kawałkiem płyty chodnikowej w jednej ręce, a w drugiej z biało-czerwoną flagą utopioną w dymie zrad. To jest symbol upadku zdrowego rozsądku. Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13 na Rondzie Dmowskiego.